Proszę Państwa, wynik poprzedniego zaprzęgu to 7 minut i 1 sekunda. Witamy, kolejny zaprzęg przed Państwem. Jerzy Grzela i Dariusz Chaberski. Brawo, Polska! I już pan Jerzy zmierza ku linii startowej. I uwaga, czas poszedł. Czy będzie lepszy? Ale nie, i śmiałym galopem do przeszkody numer 3, którą pokonał położący bezbłędnie. Niestety błąd na przeszkodzie numer 4, lekki poślizg. Kolejny błąd. Na przeszkodzie numer 5. Łącznie już mamy 10 sekund karnych. Nie zaczyna już nie. Ale zobacz, jak on naciąga tą bryczkę. Na mocno skrzydłem hamuje, dupa się wchodzi i nie tylko im kierować, a nie. I kolejny błąd. 5 karnych sekund dodajemy. No to przodem hamuje. I teraz ten hamuje przodem, tym tyłem i koło, nie? Nie. To jest znowu na górze. Jeszcze jeden błąd. Co, z przodu hamulce ma zacięte czy co? Już mamy razem 4 błędy na koncie. Chyba przodem hamuje ten tyłem i go naciąga. Chodź, jedno brzydko. Adam jak jeździł, to przelicz też koła. No po co trzyma na hamulcach? No i teraz proszę Państwa, przeszkoda numer 11. I 13 bezbłędnie. Razem już mamy 5 błędów, co daje 25 karnych sekund do doliczenia. A dopiero jeszcze 10 przeszkód. Widzicie Państwo, obsługa toru ma co robić. Cały czas muszą przy naruszeniu przeszkody poprawiać, pomierzyć, żeby każdy miał równe szanse. Jednym słowem, muszą się nieźle uwijać. A tymczasem pan Jerzy zmierza do przeszkody numer 17. Może nie jest to duże tempo, ale jest płynny przejazd, co również się liczy. I teraz przeszkoda numer 22 i gorący doping do przeszkody wodnej. I czy koniki będą chciały wejść? No niestety, o już i z błędem na przeszkodzie numer 23 i zmierzamy do przeszkody numer 24. Również błąd. I meta. Rzeczywisty czas przejazdu to 4 minuty 18 sekund. Bardzo dobry czas. Ale musimy tu jeszcze doliczyć 35 sekund karnych.